Witam. W tym filmie zajmiemy się funkcjami związanymi z kątem prostym i podziałem elementów 2D. Znajdziemy te funkcje w konstrukcji i obiektach 2D. Na początek funkcja o nazwie symetralna dzieli element na dwie symetralne części. Możemy wydłużyć symetralną do jakiegoś punktu lub wpisać odległość. Druga funkcja, dwusieczna kąta, dzieli kąt na dwa kąty przystające. Wybieramy najpierw początek pierwszej linii i jej kierunek, analogicznie postępujemy z drugą i można teraz wpisać długość powstałej linii. Następnie funkcja podziel pozwala nam podzielić cały element lub jego część na równe części. W miejscu podziału pojawia się symbol punktowy. Czwarta funkcja, styczna, tworzy styczną do okręgu. Wybieramy okrąg. Następnie możemy kliknąć w miejsce, gdzie ma zaczynać się styczna. Lub wpisać konkretną odległość. W tym przypadku odległość musi być większa od promienia okręgu. I na koniec prostopadła. Tworzy linię prostopadłą do wybranego elementu. Wybieramy element, miejsce i można wpisać długość linii. I to już wszystko w tym filmie. Dziękuję za uwagę.